Naprawdę jestem w ciężkim szoku, jak tak tani kosmetyk może świetnie działać. Ja go docelowo właśnie, tak jak mówiłam, kupiłam na okolice oka. Cześć, witajcie! Nareszcie przychodzę do Was z dłuższym filmem i to nie byle jakim, bo myślę, że tutaj będzie około 40-50 mini recenzji. Postaram się każdy kosmetyk omówić jak najlepiej, choć oczywiście zawsze jest to moja subiektywna opinia, natomiast tak opisuję, żeby każdy z Was mógł to podstawić pod swój typ cery i zdecydować, czy to jest dla Was. Oczywiście nie zachęcam do zakupów, też od razu zaznaczę, że nie będę miała na pewno czasu na robienie belek pod każdy produkt, bo to jest kolejny dzień pracy, ale w opisie znajdziecie wszystkie te produkty wypisane chronologicznie, zgodnie z kolejnością omawiania wraz z linkami. Jeśli cieszycie się na ten film i chcecie mnie wesprzeć, to zostawcie kciuka do góry. Też sprawdźcie, czy subskrybujecie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby dostawać wszelkie powiadomienia, a i tak decydujecie, które treści oglądacie. I bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Najpierw polecenie niekosmetyczne. Kiedyś już Wam polecałam kawę marki Liftberg i bardzo ją lubiłam, natomiast teraz jest nigdzie niedostępna akurat w tym smaku, który tak bardzo mi odpowiadał. Natomiast znalazłam coś pomiędzy, dlatego że to jest kawa smakowa marki Sati. W tym momencie dodaję tą kawę smakową do zwykłej takiej czarnej kawy mielonej. To akurat była mielona, natomiast też mam w formie ziarnistej i czasem po prostu tak robię sobie proporcje 1:1 zwykłej kawy, kawy smakowej. Mielę to i potem jeszcze dodaję do tego troszeczkę przyprawy do kawy i to jest naprawdę idealna czarna kawa. Ja też nie dodaję nic do kawy, ani nie słodzę, ani nie zabielam, więc jakby to jest naprawdę miks idealny. Tutaj te smaki są naprawdę intensywne, niesztuczne, więc jeżeli tak jak ja lubicie jakąś tam nutkę smaku w kawie, to serdecznie Wam polecam. No i coś z takiej bardziej naturalnej chemii domowej, to jest akurat płyn do prania, natomiast ogólnie kiedyś hurtowo kupiłam właśnie w hurtowni jakieś mnóstwo tych płynów, bo była promocja zarówno do prania, jak i do płukania. 97% są to składniki pochodzenia roślinnego, ma tam dobrze usuwać plamy i jest dobry dla skóry wrażliwej. Jakby ja nie mam specjalnych wymagań, jeżeli chodzi o chemię domową, poza tym, że wolę wybierać tą, która jest bardziej eko, biodegradowalna, no i też jakby liczy się zapach, jeżeli chodzi o pranie, także tutaj sprostał moim oczekiwaniom. Przy tej kategorii mam już większe wymagania, bo nie lubię płynów do prania naczyń. Zawsze tak mówię, że wstawiam zmywarkę, to wstawiam pranie naczyń. Do mycia naczyń. Nie lubię, jak płyn się mało pieni, a przeważnie te takie eko, biodegradowalne, słabo się pienią, natomiast ta seria Ludwika, zarówno do zmywarki, bo mam i kapsułki, i nabłyszczacz, jak i właśnie ten płyn do mycia naczyń, znowu chciałam powiedzieć do prania, jest naprawdę świetny, świetnie się pieni, jest bardzo wydajny, no i właśnie jest biodegradowalny, także to już jest kolejne opakowanie i będę powielać. A tutaj ogromny smuteczek, bo mój ulubieniec wszechczasów, płyn do soczewek Best Views Rossmana, ma w tym momencie zmieniony skład. Ja Wam już donosiłam w ulubieńcach roku, że coś tam się dzieje, są jakieś roszady, że zauważyłam braki tych płynów, więc gdzieś tam w popłochu się obkupiłam w nie. I okazało się, że nie tyle je wycofują, co po prostu zmienili szatę graficzną i zmienili też automatycznie skład. I od Was wiem, że to działanie nawilżające już nie jest takie, jak było w tej wersji. Jeszcze nie miałam okazji porównać, bo tak jak mówię, mam zapas. No i mam nadzieję, że nie jest tak, jak mi donosicie, bo to będzie ogromna strata, bo to był jedyny płyn do soczewek, który faktycznie te soczewki mi nawilżał. I odkąd zaczęłam go używać, to nie miałam problemu właśnie z przesuszonymi soczewkami w ciągu dnia. Jeszcze z takich produktów nietypowo pielęgnacyjnych do twarzy, płyn stomatologiczny remineralizujący z ziai. To jest ta wersja biała. Lubię też tą niebieską. W tym momencie jakby testuję inny, taki z węglem aktywnym, z Ecodenty, z tej serii, z której bardzo lubię pastę do zębów. Te z ziai uwielbiam i myślę, że finalnie jak znowu będzie jakaś promocja, to zrobię zapas. Teraz produkty do ciała i zacznę od mojego ulubieńca roku. To jest Eucerin balsam z 10% mocznikiem. Tutaj w ogóle mamy taki podręcznikowy skład, jeżeli chodzi o barierę hydrolipidową. Mamy i właśnie mocznik, aminokwasy, PCA, a do tego jeszcze ceramidy, nie mamy substancji zapachowych, nie mamy chelatorów, więc też zdarzało mi się tego produktu używać po prostu jako kremu do twarzy, czy tam nawet serum i potem to jeszcze domykałam czymś innym, to zresztą Wam mówiłam w tym filmie. Natomiast jako balsam do ciała,
też był cudowny. Dawał niesamowite poczucie nawodnienia, nawilżenia tej skóry bez obciążenia. Bardzo dobrze się rozsmarowywał, wchłaniał. Ja osobiście nie czułam żadnego lepienia na skórze, ale gdzieś tam wy donosiliście, że czuliście. W każdym razie cudowny produkt i z przyjemnością do niego wrócę. Chociaż zastanawiam się, czy może nie zdecyduję się wtedy na inną wersję, nie z pompeczką, dlatego że ta pompeczka już gdzieś tam od tego momentu przestawała działać, więc trzeba było się bawić. No i też pamiętajcie, że mocznik jest przymierzającym mikrobiomu skóry oraz też wspiera walkę z okołomieszkowym zapaleniem. I kolejny balsam do ciała z marki SkinCyclopedia, czy SkinCyclopedia. Tutaj mam 5% kompleks kwasu glikolowego i salicylowego, czyli też w zasadzie podobnie jak mocznik z nastawieniem na zapalenie okołomieszkowe, na ewentualne wypryski, wygładzenie tej skóry i nawilżenie, dlatego że kwasy do 10% głównie mają działanie nawilżające. I to był bardzo leciutki balsam, który świetnie się sprawdzał latem, oczywiście nie na dzień, bo tutaj mamy kwasy, ale na noc, na wieczór, tak żeby może nie tyle jakoś super nawilżyć tę skórę, co zapobiec ewentualnemu przesuszeniu po myciu. A tutaj coś ciekawego, co przy okazji dorzuciłam do koszyka na Allegro za grosze, krem z mocznikiem 30%. Miał być alternatywą dla kremobazy z 50% mocznikiem, która wygładzała mi momentalnie stopy. No i właśnie myślałam, że może ten tutaj też będzie robił to samo. Natomiast on bardziej działa odżywczo i nawilżająco, aniżeli keratolitycznie złuszczająco, choć w tym stężeniu mocznik już faktycznie przyspiesza tą wymianę komórkową. Natomiast on na wszelkie przesuszenia, typu naprawdę przesuszone dłonie, tak jak u mnie w tym momencie często bywały przesuszone przez ściankę spinaczkową i przez używanie magnezji, czy właśnie nawet na stopy, ale już bardziej do codziennego stosowania, aniżeli raz na jakiś czas, czy łokcie, kolana, a nawet zdarzało mi się go używać na całe ciało, naprawdę daje radę. Konsystencja jest gęstsza, wręcz nawet taka tępa w momencie, kiedy go wsmarowujemy, ale nie zostawia żadnej lepki powłoki. Myślę, że przy okazji kolejnych zakupów, jeżeli znajdę u tego sprzedawcy, to pewnie wrzucę do koszyka, podobnie jak 45% stężenie, bo widziałam, że właśnie marka takie posiada. O, a tutaj z kolei mamy coś do mycia ciała, co się nam obojgu sprawdziło, mi i Emilowi, zwłaszcza Emilowi, bo to głównie on zużył ten produkt i ten produkt też znalazł się w ulubieńcach roku z kategorii ciało nieprzypadkowo. To jest żel pod prysznic z kapsułkowanym kwasem salicylowym i z tego też powodu Emil odnotował na swojej skórze, na ciele, zmniejszone wydzielanie łoju, a co za tym idzie też i mniejszą ilość wyprysków, a w zasadzie jakby brak tych wyprysków na moment stosowania tego produktu. Zrobił sobie przerwę od tego produktu w pewnym momencie i niestety te wypryski gdzieś tam zaczęły się pojawiać. Po powrocie do tego z powrotem jakby ta skóra się unormowała, więc jeżeli macie problemy z wypryskami na skórze, z łojotokiem czy z wrastającymi włoskami, z zapaleniem okołomieszkowym, to ta seria Salic Body jest naprawdę świetna, a do tego mega wydajna. Do mycia ciała też taki malusi żel pod prysznic z Molton Brown. Malusi, ale naprawdę konkret, bo te 50 ml było naprawdę zużywane przez bardzo długi okres. W większości brałam go ze sobą na jakieś wyjazdy i tak samo Emil go brał ze sobą, nawet go wziął na tygodniowy wyjazd na narty, gdzie używał go nie tylko on, ale także jeszcze dwóch innych mężczyzn, bo akurat stał w łazience, która była połączona z sauną. Więc każdy po saunie, jakby biorąc prysznic, używał tego żelu i tak jak Emil pojechał z taką ilością tego żelu, to jeszcze wrócił z tym żelem i wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem tego, jak bardzo wydajny jest ten produkt, że dosłownie naprawdę taka ilość ziarenka grochu wystarczy do umycia całego ciała. Niestety Molton Brown nie należy do najtańszych, ale jakby przełożyć jego wydajność na cenę, to myślę, że wcale nie jest aż taka wysoka. No i też lepiej, jak zużywamy mniejszą ilość dłuższy czas, aniżeli wylewamy na siebie hektolitry jakichś takich mniej pieniących się i gorszych żeli do mycia ciała. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie w jakimś może kalendarzu czy boksie limitowanym, bo to są naprawdę najlepsze, najwydajniejsze i najpiękniej pachnące żele pod prysznic, jakie kiedykolwiek miałam. Jeszcze do ciała serum reduktor tkanki tłuszczowej, który znalazł się w moich ulubieńcach roku z marki For More Care. Tutaj mieliśmy 7% kompleks kofeiny, chyba zielonej herbaty, jak dobrze kojarzę. No i to była taka rozgrzewająca wersja. Natomiast nie na tyle rozgrzewająca, żeby mi to przeszkadzało w jej używaniu latem, bo ten egzem
stempla, jeszcze wcześniejszy zużyłam latem, potem jakby kontynuowałam jeszcze jesienią kolejne opakowanie i za każdym razem w momencie, kiedy używałam tego produktu, faktycznie ta skóra była bardziej napięta. Nie twierdzę, że zlikwidował celulit, bo nie, natomiast jakby faktycznie napinał tą skórę, rozgrzewał, więc pobudzał też krążenie, więc gdybym na tamten moment jeszcze dorzuciła do tego ruch fizyczny, a wtedy nic nie robiłam ze sobą, no to myślę, że te efekty byłyby jeszcze lepsze. Na minus, że nie jest to duże opakowanie i też jest mało wydajny, bo myślę, że takie opakowanie zużywam w jakieś 3-4 tygodnie, natomiast też można dorwać w promocji i wówczas nie jest to taki drogi biznes. I jeszcze dwa produkty do włosów. Natural Me płukanka do włosów ciemnych, tutaj ekstrakt szałwii z orzecha włoskiego i inulina, czyli prebiotyk. 97% składników pochodzenia naturalnego. Kupiłam to w Biedronce, oczywiście nie wiem, czy one jeszcze są. W ogóle na oficjalnej stronie marki Natural Me są inne rzeczy, aniżeli zdarza się znaleźć w Biedronce. Gdzieś tam jest jakiś wspólny mianownik, ale ewidentnie jakby marka ma swoją taką serię dedykowaną Biedronce. Nie byłam wielką fanką tej płukanki, ogólnie nie jestem jakąś wielką fanką płukanek, tutaj z ciekawości ją kupiłam, chyba była nawet w promocji. Zawsze po użyciu tej płukanki miałam takie poczucie sztywnych może włosów, takich strączkujących się, no jest to płukanka, więc się jej nie spłukuje. No i też oczywiście miała ciemny kolor, gdzieś tam troszeczkę brudziła wannę, więc jakby nadal utrzymuję, że nie jestem fanką płukanek, której płukanki nie używam, to gdzieś tam moje włosy jakby tego nie akceptują. Może dlatego, że po prostu mam cienkie, rzadkie włosy i wysoko porowate. Może przy innym typie włosów byłoby inaczej. A tutaj coś, przy czym zastanawiałam się, czy nie wrzucić do ulubieńców roku z kategorii włosów. Marka Noti. I mam tutaj 97% składników pochodzenia naturalnego. Thirst Aid. Czyli takie spragnione końcówki. Naprawdę mega odżywcza odżywka, bez spłukiwania, bo ja jestem oczywiście fanką odżywek bez spłukiwania. Oni mają świetne składy, bardzo bogate i te ceny wcale nie są wysokie. Mamy tutaj taką równowagę pech, myślę, że z przewagą emolientów, dlatego, że właśnie ona była mega odżywcza. Natomiast też nie obciążała tych włosów, z tym, że jakby używałam jej w momencie wtedy, kiedy potrzebowałam bardziej emolientów i czasem zdarzało mi się domykać na przykład inną odżywkę bez spłukiwania, taką bardziej nawadniającą. Dlatego zastanawiałam się, czy nie wrzucić jej do ulubieńców, ale w ulubieńcach miałam tyle odżywek bez spłukiwania, które świetnie mi się sprawdziły, a tutaj nie wiem jak z jej dostępnością, że stwierdziłam, że nie będę wrzucać, ale zaznaczam, że jeżeli natkniecie się na tą markę gdziekolwiek, to jest to produkt godny polecenia. O, tutaj jeszcze do zębów ukryły się dwa produkty. Colgate, ale to tutaj może jakaś bardziej naturalna wersja, bo Natural Extracts, tutaj z węglem aktywnym i miętą, to oczywiście było w jakimś tam boksie. Była okej, ta pasta była okej, natomiast nie zrobiła na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Natomiast ogromne wrażenie na mnie zrobiła ta pasta. Enamel, strengthening, biokalcium. Zarówno wzmacniająca szkliwo, jak i też wybielająca. Tutaj pasowało wszystko, zarówno smak, to jak zachowywała się pod szczoteczką, że nie ginęła, że tam odpowiednio się pieniła. No i też zauważyłam po prostu przy niej faktycznie wybielenie tych zębów, może nie tyle wybielenie, co rozjaśnienie, gdzie ona właśnie naprawiła sytuację po tej takiej węglowej paście z mochani, która wręcz miałam wrażenie, że przyciemniła mi zęby. W tym momencie to jest mój ulubieniec i myślę, że nawet wyparła tą czarną Ecodentę. O, to nie taka typowa pielęgnacja, na pewno nie moja, a Emila, jest to krem do golenia, który był w jakimś tam boksie z marki Arganowe, czyli polska marka. Oni mają ciekawe sera olejowe w Rossmanie, tylko wydaje mi się, że tylko i wyłącznie online. Zastanawiam się, czemu on nie jest przycięty. W każdym razie bardzo mu ten krem odpowiadał i to w zasadzie chyba był pierwszy taki produkt typowo do golenia, którego Emil używał i naprawdę sprawdzał mu się spoko. Polecenie kremu do golenia dla Waszego mężczyzny, a nawet i dla Was. Z produktów multifunkcyjnych, bo zarówno do ciała, jak i do twarzy, O-Therapy, jest to Soraya i niestety jest to produkt wycofywany już. Ja drugie takie opakowanie mam w zapasach, dlatego że dostałam na jeszcze poprzednich targach LNF w Krakowie. Bielenda, jak tam się u nich robi zakupy na stoisku, to często dorzuca właśnie jakieś takie produkty, które są wycofywane. Zauważyłam to też tym razem, dlatego że dorzucili mi do moich zakupów Soraya chlorofil. A jeżeli chodzi o ten produkt, to było to cudo
za grosze. To był taki plasterek kojący za śmieszne pieniądze ze świetnym składem. Tutaj mieliśmy owiec, który naturalnie jest bogaty w ceramidy. To był też produkt idealny dla cer skłonnych do alergii, wrażliwych, nadreaktywnych i śmiało można tego było używać zarówno na twarz, szyję, dekolt, jak i całe ciało. Nawet w formie takiej maski całonocnej. Raczej jedyny gadżet, jaki mam, to jest konjak. I to jest ten konjak z The Konjak Sponge Company. Tak mi się wydaje. Ja go zamawiam na Look Fantastic. To jest chyba jedyny konjak, jaki na Look Fantastic jeszcze się ostał, ale jest świetny. Naprawdę jest świetny, bo jest bardzo duży, no teraz tego nie widać, natomiast po namoczeniu wodą faktycznie robi się bardzo duży, bardzo miękki i bardzo jest trwały. Różne konjaki testowałam i niektóre w pewnym momencie zaczynają się rwać, tak ten tutaj w ogóle się nie rwał, fakt, że zrobiła się jakaś tam dziurka już po takim totalnym wysuszeniu, ale to wynikało z tego, że jakby ściągnęłam nim maseczkę glinkową. Potem tą glinkę ciężko jest tak w pełni wypłukać, no i jakby przez to konjak poszedł na straty, więc jeżeli używacie masek glinkowych, najpierw namoczcie całą twarz wodą, a potem ściągnijcie czymś innym. No i została nam już typowo pielęgnacja twarzy. Zaczniemy oczywiście tak chronologicznie w kolejności pielęgnacji od mycia twarzy. I na pierwszy ogień idzie mój ulubieniec roku, emulsja prebiotyczna do mycia twarzy z Mia. To był chyba pierwszy produkt marki Mia, który przetestowałam i od razu to był strzał w dziesiątkę. Mamy tutaj aż 99% składników pochodzenia naturalnego. Jest to emulsja micelarna, więc mamy w składzie micele, które naprawdę skutecznie usuwają brud, zanieczyszczenia, sebum, wiecie, no dosłownie wszystko, jakby wiążą ten cały prud i usuwają, a przy tym są delikatne. Do tego jeszcze ceramidy. Mamy oczywiście tytułowe prebiotyki, również jest ekstrakt z owsa, który uwielbiam, ma świetne właściwości łagodzące, kwas mlekowy też do normalizacji pH. No, cudowny produkt, a do tego jeszcze bardzo dobrze zmywa filtry przeciwsłoneczne, jako ten drugi krok w pielęgnacji. Też świetnie się sprawdza w porannym myciu, takim delikatnym. No cudo, naprawdę cudo, nieprzypadkowo znalazł się w ulubieńcach roku. Z drogich produktów, które nie zrobiły na mnie większego wrażenia, choć też jakby mogę po prostu nie odnotowywać tego działania, dlatego że w większości jakby zaczęłam stosować go na szyję i dekolt. No i w sumie szyja, dekolt wygląda bardzo dobrze, więc jakby tutaj nie mam nic do zarzucenia, poza jakąś tam jedną kwestią sensoryczną. To jest marka Filorga. Horrendalnie droga marka i to był taki liftingujący produkt, a raczej miał być liftingujący, o kolorze takim delikatnie różowym, więc on jakby na dzień dobry wpływał na koloryt skóry, choć nie do końca mi to odpowiadało, bo faktycznie gdzieś tam tej skórze nadawał lekko różowe tony. O ile na noc to nie przeszkadzało, o tyle na dzień już owszem. Niestety to był produkt, który nie lubił konkurencji. Jeżeli nakładałam na niego coś innego, na przykład krem, no to wówczas zdarzało mu się rolować i to tak konkretnie. Też dlatego jakoś niezbyt chętnie po niego sięgałam, choć nie wątpię w jego działanie, dlatego że Filorga to są francuskie laboratoria, które też są wykorzystywane w gabinetach kosmetycznych do takiej profesjonalnej pielęgnacji. Z polskiego podwórka, ale świetnie napinające serum Awa Aktywne Peptydy, które pokazywałam zarówno w urodomaniaczkach, jak i też oczywiście pojawiło się w ulubieńcach roku. Świetny produkt w tej cenie, a nawet i w promocji, bo wiem, że wykupiliście wszelkie zapasy, jak był w promocji w Hebe. Świetny produkt. Świetny produkt, mamy tutaj aż 5% stężenie, jak dobrze kojarzę, 5% czy 5,5% peptydów sygnałowych i biomimetycznych, podrasowanych jeszcze pieprzem syczuańskim, który podbija działanie peptydów, w związku z czym naprawdę mamy bardzo szybki efekt napięcia tej skóry, takiego liftingu. Jest to zarówno świetny produkt, który daje natychmiastowe efekty, które widzicie gołym okiem, ale też i w dłuższej perspektywie oczywiście działanie peptydów pod kątem pobudzenia produkcji kolagenu, czy też wygładzenia zmarszczek mimicznych. To tutaj już tak bardzo dosłownie i dla równowagi również z drogeryjnych produktów. Bubel z marki Revox, 20% witamina C. Dokładnie omówiłam wszystko w tym shorts, więc myślę, że nie będę się powtarzać, ale zaznaczę, że to jest pierwszy produkt, który w całości ląduje do kosza. Po prostu szkoda mi tracić na niego czasu, nawet jeżeli miałabym go zużyć na ciało. Rotując buble i hity, Idolab i serum bisulfena,
najbardziej wszechstronne pod kątem działania i cery, dlatego że zarówno do cer z łojotokiem, jak i też do cery dojrzałej, na przykład ze względu na karbocysteinę, która ma właściwości takie wypełniające ubytki w skórze, a więc też i wszelkie bruzdy, zmarszczki, więc zarówno dla cer dojrzałych, problematycznych, jak i też z zaburzoną barierą hydrolipidową, dlatego że mamy w składzie też tymonacyk i jest to składnik silnie regenerujący na naskórek, a nawet na płytkę paznokcia. Używając tego produktu, faktycznie moja skóra, mimo tam różnych kuracji, kwasów i retinoidów, naprawdę była zawsze w bardzo dobrej kondycji, a do tego odnotowałam już jakby na stałe unormowanie wydzielania sebum. A jeżeli jestem po całym dniu noszenia makijażu, to moja skóra po prostu ma taki zdrowy blask i nie powiedziałabym, że jest to przetłuszczenie się. I nawet wolę swoją skórę, jak ona wygląda po całym dniu, niż na przykład od razu po zrobieniu makijażu. To teraz może nie tyle bubel, co po prostu produkt, do którego nie wrócę, bo choć był w miarę przyjemny, to też nie zrobił na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Też bardzo szybko go zużyłam, może dlatego, że głównie też używałam go na szyję dekolt. To jest krem z marki Idolab, wersja Renew Intense, 3% kompleks niacynamidu i resveratrolu. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy w momencie, kiedy go otworzyłam, to rozwarstwienie całej masy. I być może to wynikało z tego, bo napisałam do marki, że dosyć szybko zszedł z taśmy, z drugiej strony jakby wszedł do mnie w okresie zimowym, więc też temperatura mogła mieć na to wpływ. Niemniej jakby mi to nie przeszkadzało, bo przed każdym użyciem po prostu trząchałam tym pojemniczkiem i jakby to wszystko wracało do normy. Konsystencja była bardzo taka odżywcza, otulająca, trochę jedwabista, co było bardzo przyjemne. Niemniej jakby też nie zrobił na mnie aż tak wielkiego wrażenia, żebym tak, wiecie, nie mogła się doczekać, żeby go użyć. Był bardzo poprawny, odżywczy, skład też dobry, jak na markę Idola przystało, natomiast też po prostu nie zrobił na mnie jakiegoś większego wrażenia. To jest bardzo subiektywne odczucie i jestem pewna, że znajdą się osoby, które po prostu bardzo lubią te kremy. Niemniej w moim przypadku jakby on nie rzucił mnie na kolana. A teraz totalna perełka za grosze robi efekt wypełnienia skóry od środka. Ze względu na właściwości nawadniające oczywiście, natomiast też jakby stoją za tym badania, a jest to produkt za kilkanaście złotych. Marka Ziaja. Ziaja ma naprawdę perełki, takie, które trzeba odkryć. To są dwa te same produkty. Jeszcze w zapasie mam chyba z 5 sztuk. Takie zapasy zrobiłam, jak widziałam, że na Allegro jest za 11 zł. W każdym razie jest to hialuronowy żel liftingujący, skoncentrowany wypełniacz zmarszczek, kolagenowa receptura 60+. Z tej samej serii miałam też krem do twarzy i on też był bardzo dobry. Natomiast ten tutaj naprawdę ogarnął moją okolicę pod okiem w momencie, kiedy była mega przesuszona. Oczywiście to też mogło wynikać z mojego odwodnienia, bo ostatnio zauważyłam, że jeżeli ja sama jestem odwodniona, to ta skóra pod oczami nagle zaczyna się jakoś super mocno zaginać i to jest plus 10 lat do wieku. Natomiast jeżeli jestem dobrze nawodniona, no i też oczywiście stosuję taką nawadniającą pielęgnację, to wszystko wraca do normy i właśnie tak działa ten produkt. Mamy tutaj postać takiego żelowego serum, które warto nakładać na wcześniej lekko zwilżoną skórę, bo i lepiej się rozprowadza, no i też jakby wiąże wodę w naskórku. Przede wszystkim mamy tutaj sól sodową kwasu hialuronowego, czyli mniej cząsteczkowy kwas hialuronowy, więc też będzie wnikał w naskórek i skutecznie wiązał wodę w naskórku. Także peptydy kolagenowe, które odpowiadają takiej naturalnie występującej w skórze sekwencji, a do tego dwa ekstrakty roślinne, jeden z krokusa, a drugi ze słodkich migdałów. I tyle. Jest to tak prosty skład i tak świetnie działa faktycznie wypełniająco, a do tego jeszcze to działanie jest poparte badaniami nie tylko laboratoryjnymi, ale także i aplikacyjnymi, a więc mamy pełen pakiet in vitro i in vivo, więc naprawdę jestem w ciężkim szoku, jak tak tani kosmetyk może świetnie działać. Ja go docelowo właśnie, tak jak mówiłam, kupiłam na okolice oka, ale ze względu na dużą pojemność też zaczęłam go używać na całą twarz i on świetnie spełniał tą funkcję takiego serum nawadniającego. Do tego jeszcze nie ma halatorów, więc też śmiało można go łączyć w rutynie z peptydem miedziowym. SPF, a raczej krem na dzień SPF 30 z marki Lab, z tej świetnej serii, która łączy w sobie zarówno wąkrotę azjatycką, jak i witaminę B12. To zostało zgłoszone do patentu, także ciekawa jestem, czy już
czy już jest to oficjalne. W każdym razie świetny skład pod kątem odżywienia, nawilżenia, łagodzenia, zwłaszcza dla cer wrażliwych, reaktywnych, ale także i świetny efekt takiego momentalnego napięcia, liftingu tej skóry. Konsystencja była naprawdę świetna, taka odżywcza, otulająca, ale nie obciążająca. No i właśnie dało taki efekt jakby liftingu. No i też kolor był taki delikatnie różowiutki, więc automatycznie też pięknie ujednolicał kolory cery. Na minus fakt, że mamy tutaj SPF 30, i to tak wiecie, po prostu 30, nie ma tutaj wskazania UVA w kółeczku, więc też ciężko jest odnieść to do ochrony przeciwko UVA, które jest odpowiedzialne za fotostarzenie. Więc fajna opcja, jeżeli ktoś szuka po prostu kremu na dzień i ten SPF jest dodatkowym atutem. I na tym skończymy pierwszą część, druga pewnie pojawi się wkrótce, bo jakby nagrałam to wszystko ciągiem, więc kwestia montażu. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie któryś kosmetyk, jakie są Wasze wrażenia w oparciu o Waszą skórę i Wasze oczekiwania wobec tego kosmetyku. Ciekawa jestem, czy nasze wrażenia się pokryją, bądź po prostu wyślijcie mi serduszko, zostawcie kciuka do góry i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!